Na kanale Kutylki Media. Dzisiaj walczymy z tym moim oto cudotworem. Kolejny film z serii Lasek Robinsona. Dokładnie. Już nawet nie pamiętam, jak to mówiłem w ostatnim filmie. Nie, a także robimy znowu z Nissanem. Dzisiaj co, zabierzemy się w końcu za to, co mieliśmy zrobić kilka odcinków temu, ale jakoś nam to tak szło, jak nie powiem co z czego. Więc bierzemy się za robotę w końcu. Wypłuczemy silnik, zdejmiemy miskę, przelejemy olej. Żeby też pokażemy wam, jak można to zrobić, nie marnując hektolitrów oleju świeżego, bo nie ma to najmniejszego sensu. I zrobimy coś, czego pewnie niektórzy znają, inni nie znają patentu. Zawsze możecie się czegoś nauczyć. No i poskładamy w końcu cały układ olejowy od turbo, którego się nie udało poskładać z powodu kiepskiej jakości części. No i już są nowe, już jest nowy plan na to, inny i już wiem, jak skręcać. Ty pamiętasz, gdzie odłożyłeś to banjo, żeby go nie zgubić? Tak, pamiętam, jest tam na półce. Właśnie tak. Więc nie zgubiłem banjo, które kupiłem. No i co, bierzemy się za robotę. Czyli tak. Wchodzę pod spód, odpinam wydech. Wyciągamy burbo i zaczynamy płukanko. A wcześniej zlejemy stary olej, przefiltrujemy i wlejemy i przefiltrujemy i wlejemy i przefiltrujemy. Mam specjalną buteleczkę bardzo wygodną do tego. No i co, bierzemy się za robotę. Czyli rozbieramy wszystko, pukamy, aż nie będzie opiłków, tak. I skręcamy prawie na gotowo. Prawie na gotowo, właśnie, to jest dobrze powiedziane. Jeszcze będę musiał pospawać dolot, ale to się muszę nauczyć najpierw spawać TIG-iem, bo plan był inny, ale stwierdziłem, że kupiłem TIG-a i będę robił. A to już w innym odcinku. A to już w innym odcinku zobaczycie, dokładnie. No a po drodze jeszcze muszę poskładać w końcu rozrząd w Toyocie, ale tego wam nie pokażę, bo to jest nudne. I to po drodze. Tak, i to po drodze. To w międzyczasie tak zwanym, no. Potrzebuję dyszkę. Miałem tu dyszkę. Gdzie on ją odłożył? Kto? Kamil brał dyszkę ode mnie. Zapiął ją gdzieś tu. A tą dyszkę na patyku na pokrętle? No. To ty z nią chodził w kieszeni. Co? No, bo ty sobie ją sam wziąłeś od niego. A to nie tak. To gdzie ty ją odłożyłeś? To ją odłożyłem na tu. No to od czego zaczynamy? Od zdjęcia wydechu. A będzie chciał jeszcze pospawać. Ale nie ma gazu. Nie ma gazu. No dobra, to ty to rozbierasz i... Au! Zabij się. Ciasno. Ciasno. Teraz większy bałagan. Nie, prawda. Nie jest aż tak źle. Było mało gorzej. Czekaj, przejdę sobie. Ła, zabij się. Nie, no może się nie zabije. Pod maską się wiele nie zmieniło. Kolanko. Bo to było to kolanko, w którym mierzyłeś coś, a potem tam zostało. Założymy w końcu krótca wodnego. A, tak! Którego mieliśmy założyć 5 odcinków temu. Dokładnie tak, zrobiłem to. Wytaczam się stąd. A nie, w sumie to się wytaczam, dobra. Bo trzeba się przesunąć bliżej przodu. Ale potrzebuję jeszcze zmioteczkę, bo tam... No jest, zmioteczkę. No i tak trzeba jeszcze zdjąć turbo i przez tą dziurę będziemy wylewać olej, nie? Tak, ale mogę wcześniej zagarnąć stamtąd opiłki, które tu w kącie leżą. Jak żeś tak porozrzucał i żeś wiercił? Przepchnąłem nadmiar opiłków na drugą stronę auta, mogę stąd wyjść. Przydarzać się. Pogub! To jest przydatne. Nie głup. Przydałoby nam się tu światło, co nie? No i trochę więcej porządku. Możesz z tą spawarką wjechać tam z powrotem pod tak. Stół. Bez butli zajmie mi miejsca. A twój dyfer tutaj cholernie walczy cały czas. Coś ci chcę powiedzieć. Przywieź go w sobotę. Co? Przywieź go w sobotę. Okay. Rzucę go w inny kąt. Dzięki. O Jezu, ale to dużo miejsca. Wow. Światło. Wow. Wow. Jest taki dźwięk. Nie wiem, czy kojarzysz z filmików. Wow. Idealny. Pasuje jak ulał. Dobra, to co? Rozkręcamy do lota.
Wyciągamy go stąd. Kupiłeś te kolejne opaski, których brakowało? Nie. Dalej są na liście. Dalej są na liście. Na liście jest dużo rzeczy, które trzeba zamówić, ale... No to są dziesiątki. No. Szlak wydał. No tak, tak było. Są na liście, ale... Dobra, tym sobie nie dam rady. Mam opróźnik. Są na liście, bo nic nie zamawiałem, a zamawianie trzech opasek jest bez sensu finansowo, bo to więcej kosztuje wysyłka niż ten, a będę zamawiał jeszcze bandaż, milion innych rzeczy, tylko trzeba się zebrać do tego, spisać co jest potrzebne i pozamawiać. Pogub. Zepsuj. Nie psuję, odkładam na taki. To chwytałeś jakąś śrubkę? Chyba nie. Nie. Było tylko przyłożone do przymiarki. No właśnie. O. Od razu więcej miejsca. Tak chwytaliśmy. No tak, to wyjście z turbo tak. A trzeba je zdjąć, żeby łatwiej wyszło. No jakby z tego nie wyjdzie. Dużo trzeba rozebrać, żeby wyszło. Teraz Mission Impossible. Już to robiłeś. Wiem. To było trudne. Bo to są z takich obsiów. Że ten bagner tutaj strasznie wadzi. Tadam! Wyszło! Teraz muszę jakoś to odkręcić. Nie wiem, czy nie odkręcę ogólnie przewodu. Teraz co musisz odkręcić dla siebie? To, bo to jest skiepszczone. To się nie chciało już odkręcać ani dokręcać. Spróbujemy to nabić młotkiem. Za tu jest młoteczek. Może puści jak. Puści, puściło. Teraz klucz daj. Dobra. No, oddaj go. Kurwa. Badziew. Z renomowanej firmy. Nie? Ten nie jest z renomowanej firmy. Po prostu badziew. Jak na coś nie chcę już iść palcami. Badziew. Nie polecam tego badziewia. Co ty też ładne niebieskie było. To właśnie było ładne niebieskie i było dostępne i nie kosztowało jak banjo. Może to był błąd. No już idzie palcyma. Prawie. Dobra, idź. Uwolnić turbo od badziewia. Przyda akurat. Niestety badziew wszedł do końca, jest za długi. Ale jest to. Ciekawe? Badziew jest za długi ogólnie rzecz ujmując. Jak doszedł do końca, tak stanął, a powinien się wkręcić całkiem. Niby dedykowany do tego turbo, ale jak widać komuś pomiary nie poszły. No i tam czepiasz się. Oj tam czepiam się. Dokładnie. Ja się czepiam, to przecież nie ich wina, że... Podobne przynajmniej było. Zaraz wrócę, idę po
Nowy badziew. Mam nadzieję, że nie badziew. Cyk, cyk. Idę z powrotem. Z nowym oto zestawem badziewia. Pokaż to jakoś tak lepiej. No właśnie chcę to rozkręcić. Ogólnie to jest nasze banjo. Ono jest na ENA. Tu jest przejście na 1/8 MPT. I czysto teoretycznie, jak damy to w tę stronę, tak. Nie w tę dziurę. Nie w tę dziurę. No, to przepraszam. O, zaraz zgubię. Dobra. Dobrze, że powiedział. Nie w tę dziurę. Co widzisz? No, wyszło przejęzyczenie. Ale nie wiem, czy zmieścisz z blokiem. Tu? Jeszcze się mieszczę z blokiem. Tu chodzi o tu. Na płaszczyznie. To tu się mieszczę, bo tutaj przecież jest miejsce. Ja chcę przejść tu tak ze skosa i tu. Już do tyłu. Wydaje ci się, że muszla będzie grała przewód? Zładajem. Ale normalnie też tutaj idzie ten przewód, tak. Znaczy on idzie tu do przodu. Mogę puścić go do przodu i... Ale tu się chyba mogę nie zmieścić. A w tamtą stronę się całkowicie nie mieszczę. Bo... Nawet się nie dociągnę. Chyba, żebym kupił taki, ale na 45 stopni. Czyli ja próbowałem różne 90. 90 się oczywiście zjebała, prawda? Jedyny, który miał być, miał działać, się zjebał. Ale możemy popatrzeć na to, jak to się tam mieści wszystko. Nie kazało, że wyjdziesz zasilaniem oleju prosto w blok, jak będzie kazało się. Dlatego chcę to skręcić, zanim tak zrobię. Nie wiem, ja właśnie ograniczyłem dość mocno ilość przejściówek, szczerze mówiąc, bo było ich w pierwotnym planie więcej. Ale dlatego chciałem wyjść sobie tu ze skosem, tak. To, że to się już widzę nie mieści, ale potrzebowałbym 90 po prostu tu. I tu już bym sobie mógł pójść do tyłu. Bo patrząc od góry, no to mamy tu miejsce na 90, czyli to powinna być to i 90 w bok. Muszę kupić 90 i wyjść w tą stronę. No ale zrobimy drugą stronę w międzyczasie i już wiemy, że potrzebujemy jeszcze 90, która była założona w pierwotnym planie, ale była, ale się zmyła. Czyli nasz idealny plan zrobimy zasilanie olejem właśnie... No właśnie teraz jest pytanie, bo można spróbować by zrobić tak, żeby kupić to na 45 stopni schodzące. Wtedy można by się przepchać tutaj. O, to turbo siedzi tak i wtedy można by się spróbować tu przepchać. Bo tu się nie... Tak najpierw tego to... Nie mieścimy się. Tu musiałoby być 45 stopni zejście i byśmy wyszli, ale to jest z góry, więc to tak trochę lipa. Ale można też dać to odwrotnie na 45 od tej strony w dół. Wtedy się też miniesz z blokiem, a... No i tutaj 45, minąć się z blokiem i 90. Co nie? 45, mijam się tu z blokiem i 90, żeby wyjść po prostu już do tyłu. Bo 90 mam. Możemy ją spróbować złożyć tak prowizorycznie, można powiedzieć. Czyli ją zaklepać z powrotem. I skręcić, bo to nie powinno jej robić, chociaż nie pamiętam. Tak, dobra. Bo ona po prostu wyskoczyła. Tutaj masz kulkę, która to trzyma. Jak to jest złożone? Nie wiem. To jest chyba no właśnie, trzeba wziąć do góry. Co, spróbujesz to ścisnąć ręką? Nie, próbuję zobaczyć. Tam jest ten... Przetłucz. A to jest ten, drucik, jak go zabezpieczenie. Tak. Czyli to jak to wklepniesz z powrotem, to do przymiarki będzie. Tak. Trzeba to wklepnąć tylko z powrotem jakoś. Że nie ze wszystkim. Nawet się kręci. Czyli 90 mam na... Tak, że powinno się... Nie, bo tu mam 1/8 chyba. Tu mam 1/8, czy tu jest jeszcze NPT? Nie, tu jest jeszcze ten. Dobra. Czyli to by było tak nawet, że to się wkręci tu. Tak. To się tam... No właśnie, tu się robi ten problem, co miałem tam. Dobra. 90 robimy sobie stąd, tu
No i to już wystarczy. I tu już w dół pójdziemy, prawda? No. Czyli wiemy, że... A tu jeszcze jest ten drugi przewód. A, no tak, tam jeszcze woda jest. Ale to mogę zrobić tak. Mhm. Już się w ogóle mija. Tak samo tak. A przewód wodny jest elastyczny, więc on i tak idzie pionowo w dół, więc najpierw trzeba będzie skręcić wodę, później to. I tu mamy tak wtedy i tutaj sobie schodzimy w dół, blisko turbo w dół. I tam jeszcze możemy prosto się... Czyli wystarczy mi tak naprawdę 90, taka jak ta. To się zepsuła. Teoretycznie ma prawo nawet działać, szczerze mówiąc. To jest zabawne. O, no teoretycznie z tym... I sprawdzimy sobie to po prostu, bo to... Tak, to jest tam twint, dobra. O. Skręcimy sobie to tak, to prowizorycznie, znaczy się... Tak, ta forma. O. No, i tu będzie można skręcić łatwo od spodu, ładnie rzecz ujmując, bo to sobie wyjdzie tu już. No, a to możemy dowolnie dokręcić, no bo tu mamy, to jest skręcane oddzielnie, czyli to wystarczy przytrzymać, to można skręcić w dowolnej pozycji. O, teraz mamy tu wyjście w dół i tu się można wkręcić wygodnie od spodu z tym wężykiem. Czyli jedna 90 wystarczy. Jesteśmy blisko turbo, więc na pewno się nie wyjdziemy poza obrys bloku. Mm-hmm. To ma sens działania. A tutaj mam gdzieś banjo. Było tutaj. Znalazłem je ostatnio. Banjo do czego? Banjo do turbo. To jest to banjo. Zostawiłem sobie w domu w torbie te potrzebne części. Więc no nie sprawdźmy tego jednak na Zicher. Jestem ogarnięty ostatnio mocno. Ale zdejmiemy sobie teraz, jako że mamy ten, zdejmiemy sobie drugą stronę. Zlejemy olej, wypłuczemy silnik i będziemy się bawić dalej. Także rozbieram jeszcze tą stronę. Odkręcimy sobie filterka, znaczy go poluzujemy na razie. Zlejemy olej z dołu. Odzdejmiemy miskę. Zaczniemy robić squeeze. Od czego zacząć? Czy od filtra, czy od zlania oleju? Zacząłbym chyba od filtra, bo on będzie chyba największym wyzwaniem. Idę po twój przyrząd. Mamy taki oto przyrząd, którym będę odkręcał. W którą stronę ja to mam? Gdzie masz krychotkę? Daję. Ja to mam odkręcać, czyli w tę stronę. No zobaczymy, czy to ustrojstwo w ogóle zadziała na tym. Chodzi dość mocno zacisko. Tak się domyślam tylko. Lepsze niż te twoje kapturki. No kapturki są dobre, jeżeli... Co ci powiem? Za duży jest. Właśnie. Rzechotkę jeszcze przestawiłem do siebie. No, jest za duży. No, śrubokręt przebija i... Nie ma tam miejsca, żeby wbić śrubokręt i obrócić. To jest większy problem. Tak, to bym to zrobił już dawno. Tak, to bym to dawno zrobił. Przygotowali się, zwykle. Nie, no to było przygotowane się. Przygotowane się było. się znaczy było. Możesz pokazać nowego filtra, który leży tam. Tu. Tak. I jako, że mamy nowego filtra. Maleństwo. Tak z deka. No brakuje mu. Plan był dobry. To wykonanie jak zwykle, nie? Ja szczęście, że to nie ja wykonuję. O kurwa, no. Jak tam się do tego filtra zabrać? Ostatnio zrobiłem to czapką i to wyszło i nie było problemu z tym. No ale teraz nie dała rady. Tak, pasuje. To jest nasz przełączek.
To jest nasz czujnik i albo wkręcimy czujnik tutaj i tu wkręcimy wężyka i to wejdzie tam w całości, albo wkręcimy odwrotnie, zależy, zobaczymy, gdzie wypada po prostu nam przewód. Może się okazać, że będę musiał w to wkręcić jeszcze 90, żeby to w ogóle miało sens jakiegokolwiek działania. No i zobaczymy, no czujnik pasuje w obu pozycjach. On jest stożkowy chyba w ogóle. No to by wychodziło. Tak śmiesznie, bo on jest... Albo jest na silikonie wkręcony? Na silikonie był wkręcony. Nie jest to stożek, a to jest stożek, co ciekawe. To jest stożkowa śruba, żeby się uszczelniała lepiej. Jest to ciekawe w sumie. No ale w każdym razie, to nie jest stożek, więc musi mieć uszczelkę pod sobą. Więc będzie miał uszczelkę. Kupię więcej uszczelek. Ale próbujmy to skręcić. Idę po znaleźć klucz, jak na to idzie. Pewnie będzie 19. No nie mylę się, 19. Tam. Dobra, na to też zakładamy uszczelku. Miedziane, świeże, które było w zestawie. No i co, skręcamy to tam. I to już tam raczej zostanie. Więc później najwyżej tą 90 to się trzeba będzie pobawić i kręcić. Jak wstaniesz sobie z tej strony, przejść na drugą stronę. Możesz spróbować to przejrzeć. O, widzimy. Wow. Dobra. Wsuń to tam. I teraz tak, to jest... Czekaj. Zrobimy to... Nie wiesz, co nagrywasz w sumie? Widzę, no. Dobra, dobra. Jest. Teraz mogę wyjąć sobie stąd lampę, będę miał na tym miejscu. Twoja ręka. O. Poczekasz jeszcze w tej pozycji? Bo nagram, jak wyglądasz, bo to wygląda zajebiście. Dobra, trafiłem. Jakie poświęcenie, żeby nagrać, jak wkręcasz przejściówkę. O, patrzcie, czekaj. Jaką mam na pozę. Tak, tak się to robi. Wywiniętą między milionem przedmiotów. I jeszcze czy mam telefon, nie ustawiam kadr na dole. Będę. No i teraz trzeba go wkręcić, co nie będzie wcale takie proste. No to nie będzie proste, jak parak ładnie idzie. Oczywiście, jak nakręcił spiralą do kibla. Racja. Tak wygląda efekt końcowy. Jak wygląda? Zawiesi się tu, jak wisiało. O, macie dużo światła, Alan mi pomaga podając mi przewód. Opa! Mamy go w nadmiarze. Czekaj, o kurwa, mamy go dużo w nadmiarze. Nie wiem, czy za długi kupiłeś. On gdzieś tu będzie. Tu. Od góry. No tak, od dołu, tak. Tu będzie, bo gdzieś tu będzie. I... A w sumie to dobrze, że jest długi, bo się go najwyżej chwyci do... tej, do tam, od spływu. No i go trzeba dobrze ułożyć, więc samego ułożenia, żeby tam nie opierał się o wszystkie przewody tak. I tak dalej, no to troszkę go może tam pójdzie gdzieś. Ale w każdym razie przewód ląduje tutaj, skręca się nam... Musimy to zrobić. Skręca nam się z tym cudotworem, który będzie szedł od góry do turbo i będzie się tak tutaj składać w to, w całość. Tydam. O, i to jest nasz układ olejowy. Piękny jest, smaczny i zdrowy. Ślicznie. No. W każdym razie to już mamy. Rozkładać tego nie będę. Spróbujemy to po prostu podokręcać, jak już będziemy bliżej finiszu. To co, płuczemy, czyli ściągamy, zlewamy miskę i w ogóle i płuczemy, robimy squeeze, żeby zlać olej. Warto zrobić tak. Ha! Dałem radę, nie brudząc sobie rąk. Tadam! Zabiłem wszystkie swoje małe grzechotki i do dzisiaj nie kupiłem. Trzeba sobie radzić. To jest fajny patent w sumie. Dopóki się plastik nie obraca. No tak, no. No to nie powinny być mocno zakręcone śruby jeszcze. A, bo plastik mi się obraca, dlatego tak ciężko idzie. Kurwa, wyfrakał, no. Daj inną pokrętkę. Gdzieś tu jeszcze jest jedna. Kręcasz. Alanowi nie chce się szukać przedłużki. Dobra, jest. Idealnie się mieści.
Swoimi siłami, lepiej. No. To się... Jest tak zrobić, żeby nie rozjebać miski całkiem. Jest tak dobrze przy... Giebana tym ale... silikonem. Ja pierd... O, idzie, idzie! Patrzcie go. Ta-dam! Jest, wyjęte. Wow! W chuj oleju zostaje w tym, powiem wam szczerze. Naprawdę dużo. Dobra, robimy squeeze'a. Zobaczymy, jak to się będzie wylewać, czy będzie trafiać do miski. Uwaga, wychodzę. Mamy naszą butelkę do robienia squeeze. Jezu, ja wam go muszę pokazać kiedyś, jak nagrywa. To jest po prostu niemożliwe. O co ci chodzi? I teraz mamy tak, siteczko, które ma 190 mikronów. On się dusi. Teraz przez to siteczko będziemy wlewali do tej butelki stereowej. Opa. Jaki czarny. Nie powinienem tak leć, ale nie mam... Ta butelka jest za mała, żeby ją odkręcić. Ja czekam, aż rozlejesz. A to nastąpi. Są tylko i wyłącznie opiłki. No dobra. Opiłki wyłapało. Odkładamy sitko. I... O, nie kapasz tak. Odkładamy tu. Nie ma pewno. Jak zawsze. Bierzemy naszą squeeze butelkę. Ale kurde, jak ja to mam tam zrobić? A ja wiem, czemu im było łatwiej. Bo mieli ten, woreczek. Nie, bo nie mieli tu kolumny kierowniczej. Mogli nie mieć. No, ale ty masz. No właśnie, więc trzeba zrobić to. Stawię ten łeb, bo nic nie widać. O. Udało mi się. Nie, żeby większość tego oleju wylewała się bokiem. No też. Tylko tędy się leje. No i dobra, i tak będziemy robić, aż nie będzie opiłków. No właśnie. Także... Co? Wypadło. Także nie będziemy zanudzać, tak? No, po czterech przelaniach przefiltrowanym olejkiem i zlaniu świeżego olejku jeszcze do tego, ilość opiłków jest w zasadzie zerowa. Także jest wypłukany ile się dało i tak. Zalejemy go na świeżo, odpalimy z płukanką, wypłuczemy, zlejemy, zalejemy świeży olej, przejeździ chwilkę, przepali się, zlejemy i dopiero zalejemy olej do strojenia, więc będziemy się tym bawić później. Teraz skręcimy miskę, żeby tam się syf nie sypał, a to wszystko wylewamy, trzeba to zutylizować będzie profesjonalnie. Opiłków, tylko to w sumie nie było tego aż tak źle. No nie było tak dużo. Tak. Ten trik z powrotem jednak trochę pomógł. Tak, to wod bardzo pomógł, szczerze mówiąc. Miskę trzeba będzie wyczyścić dobrze. Ale samym czyszczeniem miski to nie będziemy sam pisać. Tak, zanudzać nie będziemy. Ja sobie czyszczę miskę. No i co, podsumowując dzisiejszy dzień. Przez moje zapominanie nie skręciliśmy turbo, ale już wiemy, że wszystko się da i wszystko będzie pasować, więc tym też już was więcej nie będziemy zanudzać. No i co, następnym razem mam nadzieję, że będziemy na gotowo już składać całkowicie, wypychać stąd auto i... Jeszcze układ paliwowy mamy do zrobienia. A no, zapomniałem. To jeszcze układ paliwowy wam pokażemy. Dobrze, że pamiętam. Także to zrobimy w następnym może odcinku albo w kolejnym, jeszcze nie wiemy, bo na razie jest mnóstwo innych tematów. Jeszcze powalczymy z gruzami, bo zbliża się okres jesiennego gruzingu, więc... Sezon się zbliża. Sezon się zbliża, dokładnie, deszcze wszędzie, jest bardzo fajnie, jeżeli chodzi o jazdę, więc... Na pewno gruzu nie było. Tak, więc jakiś gruz będzie na pewno.
No i będziemy... Najpierw trzeba powalczyć z tymi gruzami, bo po całym roku jazdy jako daily no są trochę już zmęczone życiem. A one się nie męczą życiem podczas gruzowania, tylko podczas jazdy na co dzień. Tak, one się męczą podczas jazdy na co dzień. Bo jak się jeździ jako gruzem, to tam pal 6, ale jak jeździ się tym na daily, to nagle wszystko się rozpada. Wszystko. Tak, mnie się wiele nie rozpadło. Nie, tylko magiel, rozkręcił mu się raz zawias. Bał się rozpadać. Bał się rozpad, tak. Kło się tylko 3 razy zmieniał. Daily, kurwa. Nie, no więcej. Półosiek poszło więcej. Okej. No, to więcej półosiek poszło. No, także daily. Moc M50. U mnie też poszło dużo rzeczy. Półoś się rozpadła, z przodu zawias się rozpadł, drążek jest do wymiany. Nowy, który przejechał, nie wiem, ze 2000 km i niewiele z niego już zostało. Już lata także. Można losować, w którą stronę skręcamy. Ja wiem, dlaczego mnie się teraz bał rozpadł. Dlaczego? Trafiłem w końcu na odpowiednio mocne półośki, które są w stanie to wytrzymać. Aha! Więc wysypało się kolejne miejsce. W sumie to ma rację. W sumie to nie jest głupie, co powiedziałeś. No. Pada zawsze najsłabsza część układanki, więc... Teraz półośki są mocniejsze niż mamy. Jak zmienimy wał i będzie dobry, to wrócimy do półosiek. No to może już się nic nie będzie rozpadać. Oby. No także zaraz sobie skręcimy miskę, żeby była przykręcona i żeby tam nie przeszkadzała. Już jej ściągać później nie będziemy. Idę szukać rańca. Wyczyszczę to dobrze i skręcimy na gotowo już. Na dzisiaj to wszystko. Na dzisiaj to wszystko. Dokładnie. Także łapki w górę, subskrybujcie i widzimy się w następnym odcinku, który będzie jeszcze nie wiemy o czym, ale o czymś na pewno ciekawym. Tudzież mniej ciekawym, ale zabawnym, więc wpadajcie, subskrybujcie, nie zapominajcie subskrybować, nie zapominajcie też pokazać znajomym, jeżeli nie widzieli, nie znają nas, a też lubią takie klimaty. No i tyle. Cześć. Czyszczę. To ujebana ta miska była. Masakrycznie ujebana była. Dobrze, że została zlana świeżym olejem, to łatwo schodzi. Pucu, pucu.